No co, przede wszystkim no chciałbym, żeby jakościowo dobry skład został wybrany, bo jak widzimy w ostatnich kadencjach, muszę to z przykrością powiedzieć jako wieloletni radny, no wielu ludzi jest nieprzygotowanych do tej roli i potem zawraca głowę, powiedzmy zabierając głos, nie wiedzą o czym po prostu trzeba mówić na dany temat, leci czas, a my nie dyskutujemy na tematy merytoryczne. W ostatnich kadencjach tego czasu zmarnowanego było dużo za dużo. Dlatego moim skromnym takim zadaniem było, żebyśmy przygotowali na naszą listę, bo od swojej listy trzeba zacząć, na dalsze nie mamy wpływu, jak najbardziej merytorycznych i dobrych kandydatów. Nie wiem, czy Państwo zwracacie uwagi od lat, wtedy, kiedy my jesteśmy na przykład w opozycji, my nigdy nie jątrzymy, my przychodzimy i my dyskutujemy merytorycznie. Natomiast niestety ci, którzy nieraz byli w opozycji do nas, oni zawsze szukają dziury w całym. Sprawy formalne, sprawy powiedzmy polityczne i to jest rzecz podstawowa, żeby na listę dostały się ludzie najwłaściwsi i to, jak powiedziałem, tak jest, a potem zostali wybrani tacy, którzy będą ten Włocławek widzieć z takimi potrzebami, jakim on jest i próbowali znaleźć sposoby na rozwiązanie tego naszego miasta. Wreszcie, sprawa istotna, o czym ja ciągle mówię, to jest złe wydawanie pieniędzy. Podam przykład dzisiaj budowy naszej trasy A1. Jest taki sam odcinek Alei Włókniarzy w Łodzi, który w metrach, w ilościach jest o 50% większy niż był budowany we Włocławku. Tam, proszę Państwa, tablica do dzisiaj wisi. Wybudowano w Łodzi, gdzie jest większy stopień złożoności budowy takich dróg, za 114,8 miliona. Nasz ten odcinek jedynki został wybudowany za 180, a powinien za 80. No więc to jest przykład, jak można po prostu marnować pieniądze. Następnym przykładem jest ciepłociąg, który idzie na osiedle Michelin. Jeżdżę codziennie do pracy z Michelina i liczyłem, ile ludzi tam pracowało, przez jaki okres, ile sprzętu. Na ten ciepłociąg wydano 16 milionów złotych. Według mnie powinno to kosztować 5-6 milionów, czyli marnotrawstwo na każdym kroku. Nie chcę mówić, że malwersacje, ale takie słowa się cisną po prostu na usta. I dopóki nie będziemy mieć prezydenta, któremu będzie zależało na racjonalnym wydawaniu pieniędzy, a niestety takich w ostatnich latach zbyt wielu nie było, to my, choć będziemy pozyskiwać pieniądze, to będziemy je trwonić i źle wydawać. I to jest mój cel, bo przez swoje całe życie starałem się i pracować uczciwie, ale także uczciwie wydawać pieniądze. Pieniądze wydawać w takiej ilości, jakie być powinny wydane. No niestety samorządność w Polsce ma pod tym kątem wiele do zrobienia. I choć są tacy, którzy mówią, że najlepiej się urodziła ta samorządność po 89 roku, to ja twierdzę, że to jest też wpadka na całego. Ale bądźmy dobrej myśli, że być może w końcu we Włocławku wybierzemy mądrego prezydenta, zdolnego, uczciwego i wraz z nim radę. A chciałbym, żeby sojusz miał większość, bo wtedy te wszystkie kwestie, o których dzisiaj mówiliśmy, miałyby szansę realizacji, bo nikt nam nie będzie przeszkadzał. Proszę patrzeć nam na ręce, jak trzeba skarcić, ale będziemy mogli być zdolni do podejmowania dobrych, mądrych i szybkich decyzji. Przykład z tego roku budowy mieszkań na wynajem, chęć zagospodarowania ulicy Tumskiej 3 maja. No przez głupotę niektórych radnych, przez działania polityczne niestety nic się nie udało zrobić, bo ambicje polityczne i nazwy po imieniu idiotyzm, głupota wielu radnych z miasta Włocławka, kalkulacja nie wiem w jakim celu i dlaczego, doprowadziły, żeśmy nie rozpoczęli tego budownictwa. Byłoby już daleko do przodu. Czas stracony. Dziękuję bardzo.